Widok seniorów, nawet tych po 70 roku życia prowadzących auta, jest dość typowy dla krajobrazu polskich miast. Osoby starsze są obecnie najszybciej rosnącą grupą kierowców. W przyszłości będą odbywali więcej dłuższych podróży i częściej niż obecni kierowcy w starszym wieku. Dotyczy to szczególnie kobiet, informuje Instytut Transportu Samochodowego. Pytanie tylko, czy na pewno wszyscy mogą to robić? Daleko nie jeżdżę, prawda? A tu jeździ mi się świetnie, po Katowicach. W nocy już mi się gorzej jeździ i jak jest warunki, są takie, śnieg pada, plucha, tego też. A tak to nie widzę różnicy. Jednak według ekspertów różnica ta może pojawić się na przykład w czasie reakcji czy odpowiedniej ocenie sytuacji. Do tego dochodzi już wyżej wspomniany wzrok, a także słuch. Zmiany postępujące z wiekiem mogą nie mieć wpływu na codzienne życie, ale niewątpliwie mają znaczenie dla kierowania pojazdem. Kierowcy muszą często podjąć od 8 do 12 decyzji na 1 km przejechanej drogi, mając na to bardzo mało czasu. A z tym w pewnym wieku może pojawić się problem. I chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo samych seniorów, jak i innych uczestników ruchu. Pokazują to kontrole drogowe lub zwykłe zatrzymania z powodu wykroczeń. Coraz częściej zdarza się, że są to osoby właśnie nieco starsze, można powiedzieć, że w wieku senioralnym. Policjanci sprawdzają, czy w tym przypadku być może to, że ktoś nie zauważył jakiegoś znaku, może być przyczyną jakiegoś wykroczenia. W tym momencie są różnego rodzaju sugestie, aby wtedy na przykład udać się do okulisty. Na Śląsku liczba wykroczeń drogowych popełnionych przez seniorów spadła w 2022 roku o około 400 względem roku 2021. Starsi kierowcy od ponad dekady są obiektem intensywnych badań. Ich wyniki wykazały, że wzrost liczby kierowców w starszym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę śmiertelnych wypadków, a starsi kierowcy są bezpieczniejsi niż kierowcy w innych grupach wiekowych. Wskaźnik ofiar śmiertelnych dla starszych kierowców jest 4-krotnie niższy niż dla kierowców w wieku od 18 do 24 lat. Policjanci mimo to apelują o rozwagę i o to, by ci mierzyli siły na zamiary.